miałem budzik na 6:30, ale obudziłem się właśnie razem z tymi dzwonami i od razu trening i od razu działamy, ciśniemy, działamy i tak od 4 lat. I chciałbym właśnie was do tego zmotywować. Siema, siema, witamy w pierwszy dzień w Chorwacji. Właśnie przyszedłem do auta po buty, bo w kapeczkach to nie za bardzo będziemy kroki robić. Ale słuchajcie, no ja właśnie za chwilę zamykam swoje auto. Sekundę, coś tu ważnego zaraz wam pokażę i powiem. Czekajcie, patrzcie. Zamykam auto. Ale jest tu obok mnie taki jeden pan, taki pacjent. Jest tu, stoi taki pacjent, który łamie wszystkie reguły. Szyby ma pootwierane cały dzień, całą noc. Auto otwarte, jakby ktoś potrzebował przespać się. Potrzebowałby jakiegoś noclegu, no to normalnie może wbijać, szyby sobie pozamyka i nockę jakoś darmową spędzi. Także jakby co, to pamiętajcie, że jest tutaj takie coś. No, ja swoje auto jednak zamykam. No i idę w trasę. Widzicie co? 6:40, a ludzie sobie siedzą już na kawce w kawiarni. Fajnie. 6:40. Muszę wam powiedzieć, że byliśmy tutaj wczoraj po przyjeździe, tylko tak przez dosłownie 5 minut. I jest tutaj mega deptak, bardzo fajny, bardzo długi. Przy wodzie. Ciągnie się mega w jedną stronę i w drugą stronę. I będę miał gdzie chodzić. Zaraz dojdę do morza, to wam pokażę. Fajne miejsce, naprawdę bardzo fajne miejsce do chodzenia, do biegania. W ogóle pogoda, na szczęście, z rana jeszcze daje radę. Jeszcze już jest bardzo gorąco. 6:30, jeszcze na szczęście nie ma słońca, bo już by było bardzo ciężko. Kurde, jakaś mucha. Bardzo ciężko uprawiać sport, ale tak, to jeszcze jest super. Jeszcze super, już wyszedłem z naszej miejscowości, w której mieszkamy. No i co? Mamy tutaj bardzo blisko morze i bardzo blisko deptak. Mewki jakieś takie, mewki, ptaszki. Woda jak praktycznie każdego dnia rano jest bardzo spokojna, tak i dzisiaj. No i idę w stronę deptaka. Powiem wam, że w tą stronę jest o wiele spokojniej, bo w sumie jest tylko ścieżka, wille i co jakiś czas restauracja, bo w tamtą stronę to co chwilę są stragany, sklepy, pełno restauracji. I po tej stronie, bliżej morza, tutaj gdzie jest ten pas, gdzie tutaj jest ta ławeczka, to tam są restauracje przy samiutkiej wodzie. I w tamtą stronę jest tak bardziej żywo. Tam jest więcej ludzi i tam jest tak bardziej turystycznie. A w tą już jest tak bardziej spokojnie, w którą idę. Ale spoko, fajnie. Fajnie, bardzo fajnie. Chyba zbliżamy się do końca deptaku. Czyżby? Do końca plaży. I zaraz chyba będziemy musieli nawrócić się. Ale jak tu jest pięknie. Tutaj sobie, patrzcie, tu sobie ktoś cebulę chyba posadził. Tam dalej. Tutaj co to jest? Sałata tak wyrosła? Kapusta raczej? Nie wiem co to jest. O, pomidorki. Pomidorki tam już czerwone. No i taki trochę, powiem wam, ogródeczek. No sucho tu trochę. Doszedłem do końca. Mamy ewentualnie tylko schody na górę. No ale to na ulicę. Może jakiś autobus by nas zabrał, ale ja akurat tego nie potrzebuję. No i co? Jesteśmy na samym końcu. Tu czepi, a nawet chyba może jeszcze wioski dalej. No i dalej niestety już nie pójdziemy. Tam się już nie da. Tam sobie pan coś chyba rybki łowi. No i piękny krajobraz, naprawdę. Niesamowicie piękny krajobraz. Patrzcie na te góry. Mega. O, ale tu jest pięknie. Skoro w jedną stronę trasa się skończyła, to idziemy w drugą, a w drugą dojdziemy do Makarskiej. No dzisiaj to nie wiem, czy damy radę dojść do Makarskiej, bo tam kawałek jest, ale jakbyśmy poszli tak na raz, moje 8 km, to byśmy doszli do Makarskiej. No, to jest jedna sprawa, a drugą, co się chciałem podzielić, to muszę wam powiedzieć, że w zeszłym roku byłem na prześwietleniu bioder, bo strasznie lewe biodro mnie bolało. Prawe też mnie tam trochę coś podbolewało, ale głównie to lewe biodro mnie bolało. No i tam wiecie, no tam coś, tam na zdjęciach, jak to na zdjęciach, no przecież kurde, dopiero w sumie 34 lata.
to, wiadomo, przecież nie żadne jakieś tam operacje, ani nic. No i w sumie to nic, no nic, no wiecie, jak to u lekarza, no nic. No ale muszę wam powiedzieć, że bolało mnie praktycznie przez cały rok. Trochę mniej, trochę więcej, ale ogólnie bolało mnie cały rok. Czekajcie, się wymieniemy z panem. No i powiem wam, że od jakichś 2-3 tygodni po prostu przestało mnie boleć to biodro. Przestało boleć mnie to biodro i mam nadzieję, że jest to właśnie przez to, że się chodzi. Bo tak jak gdzieś tam słyszałem od kilku osób, że trzeba się rozciągać, trzeba iść na jakieś rehabilitacje, trzeba to, trzeba tamto. No to powiem wam, że nic jakby z tego nie zastosowałem, tylko to, że zacząłem chodzić. No i to biodro mnie przestało boleć. Prawe mnie w ogóle nie boli, a lewe nawet jeszcze maść sobie ostatnio kupiłem taką, wiecie, przeciwbólową, taką rozgrzewającą, bo jeszcze mnie tak mocno bolało to biodro. No a teraz mnie przestało. Już dobre 2 tygodnie po prostu zauważyłem, jak z tego bólu zostało maksymalnie gdzieś tam 10%. Także jestem mega szczęśliwy, bo dość, że między 2 a 3 kilo mniej przez ostatni miesiąc, to jeszcze biodro mnie przestało boleć. Naprawdę, warto chodzić. A w takich miejscach to już... Oj, tam już słoneczko się zaczyna za gór przebijać. Super. Pan tutaj sobie rybki łowi. Ja normalnie nie mogę się nadziwić czystością tej wody. No na pewno w dużej ilości procentów jest to spowodowane tym, że są tutaj kamienie, a nie piasek, bo w Tajlandii też była czysta woda. Miała też piękny kolor, ale tutaj w Chorwacji przez te kamienie to jest po prostu kryształ. Normalnie kryształ, niczym nie zmęcona, bo tam jednak jak ten piasek trochę wracał, woda ogólnie była piękna, laguna była piękna, ale przy samej plaży jak woda z piaskiem wracała, no to była taka troszeczkę zmącona. A tutaj jest do ostatniej kropli po prostu niesamowicie przejrzysta, niesamowicie czysta i mega. Ale jeszcze jedną rzecz ostatnią chyba już na tym wideo chciałem powiedzieć, bo nie chcę, żeby było za długie. To ostatnia rzecz, czekajcie sekundkę, bo tu jeszcze pani. Ostatnią rzecz, jaką chciałem powiedzieć, to przed... Co dzisiaj jest? Poniedziałek. Z soboty na niedzielę... Szczawnica, tak? Pojechaliśmy z samego rana do Szczawnicy. Wieczorem, wiadomo, jakiś tam alkohol, jakaś imprezka, co było widać gdzieś tam na story. Poszliśmy spać po drugiej. Rano wstaliśmy z Wojtkiem, pozdrawiam Wojtka. Trening ponad 10 km z samego rana. W niedzielę, no czyli w niedzielę trening. Później powrót do domu na godzinę tam jakąś 20. Pakowanie, pójście spać o godzinie jakiejś tam 12 z hakiem. O 4 rano, przepraszam, 3.30 dokładnie, 3.30 pobudka. O 5 już szczała tutaj do Chorwacji. 15 godzin w samochodzie. 15 godzin w samochodzie, bo bardzo dużo deszczu padało. Bardzo była ciężka trasa przez pierwsze 700 km. Później 450 już było ok. Tutaj przez Chorwację. Bardzo ładna pogoda. Sucho. Nie było dużego ruchu. W końcu nie było jakichś korków ani remontów. Więc te ostatnie 450 km poszło bardzo fajnie. Ale pierwsze 700 non-stop, całe Czechy, cała Austria, cała Słowenia, deszcz, wiatr, grad, burze i masakra. Wczoraj jeszcze tutaj jakieś spacery wieczorem po przyjeździe, już tak godzina 10, po 10, 11, jeszcze na dobranoc wypiliśmy chorwackie piwko i spać poszliśmy znowu 00:30, a dzisiaj 6 rano, wybiły jakieś tu dzwony, nie wiem co tutaj, czy to jest z jakiegoś kościoła, czy z czego. W każdym razie miałem budzik na 6.30, ale obudziłem się właśnie razem z tymi dzwonami i od razu trening i od razu działamy, ciśniemy, działamy i tak od 4 lat. I chciałbym właśnie was do tego zmotywować. Chciałbym zachęcić osoby, które chciałyby schudnąć, osoby, które chciałyby zarobić pieniądze, osoby, które w ogóle chciałyby ruszyć z miejsca i chciały zacząć coś robić, to właśnie chciałbym was zmotywować. Ale tu jest zarąbiście.
Czekajcie, bo tak się trochę jeszcze stresuję. Na szczęście to na pewno i tak nie Polka, można spokojnie gadać, ale wiecie, jeszcze gdzieś tam to nagrywanie filmów przy różnych osobach obcych czasami sprawia trochę, że chce się je ominąć. No i tak, dobra, tu jest coraz więcej ludzi, więc już coraz mniej stresu. 2 km in 22 minutes 11 seconds. A więc także właśnie osoby, które chciałyby coś działać, chciałyby ćwiczyć, chciałyby no cokolwiek zrobić, coś odważnego, coś, co mogłoby zmienić wasze życie, to róbcie, bo warto. Także zachęcam do działania. Podejmijcie ten pierwszy krok. Przełamcie stres, wstyd i do działania. Nie przejmujcie się opinią innych osób. Ja to słyszę już od 4 lat i naprawdę mega pomaga, mega motywuje. No i życie zmienia się na lepsze. Pozdro 600. Na razie, cześć. Pozdrawiam z przepięknej Chorwacji. Jesteśmy za Makarską. Pogoda bezchmurna. Ktoś mi tu jedzie jakąś furką z dużym silnikiem. Audi. O, jakiś mocniejszy silnik niż dwulitrówka. Ale muszę wam powiedzieć, że z mojej dwulitrówki 218-konnej jestem bardzo zadowolony, bo zapierdziela ponad 200, tak o, na pstryknięcie palca. Spalanie w trasie to jest nie więcej niż 7 litrów, więc i oszczędny, i mocny, i komfortowo się jeździ. Skrzynia ośmiobiegowa naprawdę robi wrażenie. O, ale już mi ręka boli, muszę kończyć, bo jeszcze sporo kilometrów przede mną. Na razie, cześć. Tak się składa, że dotarłem do końca z jednej strony, a tam byłem z drugiej strony. No, trochę przeszedłem, ale powiem wam, że to jeszcze trochę mało jak na mój trening. Tu szedłem, tu i rachciach. No i teraz idziemy z powrotem, bo gdzieś w połowie jest nasz pensjonat, znaczy nasz co? No wiecie, no tam gdzie mieszkamy, no. Ale fajna ścieżka. Tutaj taka plażyczka. Na dole. A tutaj taka fajna ścieżka. Tyryn, 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 tyryn. I niesamowicie czysta, piękna woda.